Witam Państwa i zapraszam na prezentację zatytułowaną Kurs AutoCAD – Parametryczny rysunek 2D. Ta prezentacja jest inspirowana przykładami z mojego najnowszego podręcznika, którego stronę tytułową widzą Państwo na ekranie. Żeby efektywnie korzystać z tej prezentacji, powinni Państwo mieć ogólne umiejętności tworzenia edycji obiektów, umieć stosować narzędzia wymiarowania dwuwymiarowego i wykonywać podstawowe operacje na warstwach. Przynajmniej tyle. Najlepiej byłoby mieć umiejętności wymienione w rozdziale 1.5.1 podręcznika, definiujące tak zwany kurs AutoCAD, AutoCAD LT, podstawy projektowania 2D. Czego nauczą się Państwo podczas tej prezentacji? Po pierwsze, czym różni się rysunek parametryczny od nieparametrycznego? Co to są więzy i co to są więzy geometryczne? Jaka jest różnica pomiędzy więzami wymiarowymi a wymiarami? W jaki sposób automatycznie i ręcznie nakładać więzy wymiarowe i geometryczne? Jak zarządzać więzami? W jaki sposób opisać konstrukcję za pomocą układu równań i parametrów użytkownika? No i na końcu pokażę Państwu, w jaki sposób można automatycznie tworzyć więzy geometryczne w trakcie modelowania. Zapraszam na prezentację. Przejdźmy do ćwiczeń. Na ekranie widzą Państwo trzy proste rysunki wykonane za pomocą programu AutoCAD. Różnią się napisami N, P1, P2, ale także kolorem obiektów. Wszystkie projekty wykonane za pomocą AutoCAD-a LT i bardzo dużo, a może nawet większość projektów wykonanych za pomocą pełnego programu AutoCAD właśnie dokładnie tak wygląda. Jest to rysunek złożony z odcinków. Odcinki są zwymiarowane, wymiary podążają za obiektami albo nie, zależy w jaki sposób to sobie życzymy. Konstruktor decyduje o tym, w jaki sposób ma to wyglądać. Jeżeli chcemy zmienić konstrukcję, możemy zrobić to stosunkowo łatwo, na przykład za pomocą polecenia rozciągnij. Jak Państwo widzą, pracuję na zmienionym interfejsie bez wiersza poleceń i możemy zdecydować, że na przykład o te obiekty rozciągniemy o 20 w lewo. Tak było, tak jest. Znają Państwo doskonale taki rysunek AutoCAD-a. Taki rysunek nazywa się nieparametryczny. A zobaczmy, jak wygląda ten drugi, który pozornie wygląda identycznie. Jeśli wybierzemy obiekt, to też jest odcinek. Próbuję zmienić jego położenie, a niestety nie jest to możliwe i pojawia się jakiś dziwny symbol tutaj po tej stronie. Teraz, jeżeli w rysunku nieparametrycznym stwierdzimy, że chcemy zmienić tę wartość na 50, no zmieniłem tę wartość, niczego to nie załatwia. Mało tego, ten wymiar już teraz pokazuje nieprawdę, nie mierzy odległości, tak jak poprzednio, wycofam się zatem do poprzedniej wartości. Wymiary to są obiekty zespolone z obiektami rysunkowymi, które tylko mierzą i wyświetlają zmierzoną wartość długości i kąta. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zmienię tę wartość tutaj. Widzą Państwo, że zupełnie inny jest to obiekt. Jeśli zmienię 30 na 50, to obiekt się zmieni. To są więzy, to są wymiary. Więzy są to zależności opisujące w sposób dynamiczny stan obiektu i pozwalające na zmianę tego stanu. Tak było, tak jest. Mało tego, widzą Państwo, to już sprawdzaliśmy, że tych obiektów, na które zostały nałożone więzy wymiarowe, nie można zmienić w żaden inny sposób, jak tylko poprzez zmianę wartości więzów. Dokonajmy pewnej zmiany konfiguracji. Ja mianowicie włączę tutaj wyświetlanie takiej w przypadku więzów wymiarowych, ikony sygnalizującej, że to są więzy. Teraz już nie mamy wątpliwości, że to są więzy. Zmienię także może wygląd interfejsu. Będę mówił w dalszych prezentacjach, jak to można zrobić. I wyświetlę także wszystkie więzy geometryczne. Widzą Państwo, że ten rysunek poddany jest działaniu więzów geometrycznych, na przykład unieruchomienie, czy więzów pokrywania się odcinkach w końcach, choć są to odcinki, zachowują się jak polilinia. Więzy równoległości, więzy prostopadłości. Takie więzy oczywiście można usuwać w sposób oczywisty, tak, prawym klawiszem trzeba kliknąć, usunąć, nakładać ręcznie. Za chwilę będziemy się tego uczyć. Zamknijmy ten plik bez dokonywania zmian. I mam tutaj przygotowany plik, na którym nauczymy się tworzyć więzy geometryczne. Zacznijmy od automatycznego tworzenia więzów geometrycznych, ale najpierw sprawdźmy konfigurację więzów. Za pomocą tego
lub tego przycisku możemy się dostać do okna konfiguracyjnego. Wyświetlane są wszystkie typy więzów, a nie muszą być. Więzy wymiarowe wyświetlane są w postaci wartości, jak Państwo widzą, i automatyczne nakładanie więzów ma ściśle określony priorytet typów więzów. Ja na wszelki wypadek kliknę resetuj. Zwracam uwagę tu na niezerową odległość i niezerowy kąt. Obiekty, które są odległe o mniej niż 0,5 jednostki, traktowane są jakby się pokrywały. Obiekty, odcinki na przykład, których kierunek różni się o 1 stopień lub mniej, uznawane są za równoległe. Zaakceptujmy taki stan i zacznijmy od automatycznego nakładania więzów. Wybieram obiekty, Enter, akceptuję, pokaż wszystko i widzą Państwo, że powstał określony system więzów. Ja może zacznę od więzów unieruchomienia i unieruchomię prawy koniec dolnego odcinka. Wyłączę wyświetlanie więzów i muszę teraz poprawić. Te dwa punkty były zbyt odległe od siebie, żeby się pokryły. Wybieram narzędzie pokrywanie się, bliżej jednego końca odcinka, bliżej końca drugiego odcinka, klikam już. I drugi problem rozwiążmy poprzez nałożenie więzów prostopadłości pomiędzy podstawą i tym odcinkiem. No, nawet nie będę wyświetlał tych więzów, sprawdzę tak losowo, czy jest możliwe przemieszczanie. O, widzą Państwo, że nie wszystkie więzy powstały poprawnie. Ja jeszcze raz wykonam operację nakładania więzów automatyczne. Widzą Państwo, że teraz powstało tych więzów więcej, czyli to działanie automatyczne jak zwykle to nie zawsze prowadzi od razu w 100% do celu. Teraz wygląda to lepiej, ale oczywiście w dalszym ciągu konstrukcja ma jeszcze wiele pozostawionych stopni swobody, dlatego będziemy musieli jeszcze zastosować tak zwane więzy wymiarowe. Przejdźmy teraz do nakładania więzów wymiarowych. Narzędzie tworzenia więzów wymiarowych ma dwa podnarzędzia, ale wybierzemy tutaj uniwersalne narzędzie liniowe. Działa tak samo jak narzędzie tworzenia wymiarów w AutoCADzie. Po wydaniu polecenia i naciśnięciu Enter przechodzimy do tak zwanego drugiego trybu wymiarowania, które polega na wybieraniu obiektów. Wybieram odcinek, klik, klik, wpisuję wartość, 100 w tym przypadku, akceptuję klawiszem Enter. Postaram się teraz szybko zwymiarować wszystkie długości odcinków. Enter, Enter, klik, klik, wartość, akceptuję. Enter, enter, klik, klik, wartość, akceptuję. Enter, enter, klik, klik, wartość 30 niech tutaj będzie. Enter, enter, tu niech będzie wartość 35. I skończyłem wymiarowanie długości odcinków, czyli skończyłem nakładanie więzów wymiarowych bazujących na jednym obiekcie. Teraz powtórzę polecenie, ale wybiorę koniec odcinka, koniec drugiego odcinka, położenie więzów i wartość niech tutaj będzie 30. Utworzyłem więzy wymiarowe, które są zdefiniowane przez dwa obiekty. I jeszcze raz, jeden Enter, koniec odcinka, pierwszy obiekt, koniec odcinka, drugi obiekt, położenie więzów, wartość niech będzie 45. Konstrukcja powinna być całkowicie usztywniona. Powinna mieć odebrane wszystkie stopnie swobody. Można by to jeszcze losowo sprawdzić, ale ja zrobię to sprawdzenie w nieco inny sposób. Spróbujmy utworzyć jeszcze dodatkowe więzy kątowe w taki sam sposób jak wymiary w AutoCADzie. Klikam obiekt, klikam drugi obiekt, klikam położenie i akceptuję domyślną wartość. No i widzą Państwo, AutoCAD rozpoznał, że już nie ma wolnych stopni swobody i proponuje utworzenie wymiaru odniesienia, czyli wymiaru, nie więzów. Utworzyłem wymiar, a nie więzy. Ale proszę zwrócić uwagę, że przy takim sposobie wyświetlania nie ma żadnej różnicy w wyglądzie pomiędzy wymiarami i więzami. Tak wyglądające wymiary to są więzy w formie opisowej, które nadają się do wydrukowania. Zmieńmy formę więzów, tych dwóch, więzów 110 i wymiaru 72, żeby być precyzyjnym, za pomocą doskonale znanego Państwu narzędzia właściwości. Ja pochowam tutaj wszystkie kategorie, pozwijam je, żeby łatwiej było widać, jakie kategorie wchodzą tu w grę. Na karcie więzy, zwanej tutaj wiązanie, znajdą Państwo formę więzów i więzy w formie dynamicznej wyglądają w taki sposób. Proszę popatrzeć, że teraz już widać, że to jest wymiar, a to są więzy. Mamy analogiczne przyciski pokaż wszystko, ukryj wszystko. Widzą Państwo, że działa to tylko na więzy wymiarowe w formie dynamicznej.
Przejdźmy teraz do kolejnego etapu. Chciałbym opisać tę konstrukcję za pomocą układu równań. Na przykład chciałbym, żeby te więzy, klikam je dwukrotnie, miały wartość 1,2 razy więzy D1. To mogę kliknąć te więzy i ich wartość wstawiana jest do równania. Akceptuję to. Widzą Państwo, zmieniła się konstrukcja. A te więzy chciałbym, żeby miały wartość 0,8, zera nie muszę pisać, gwiazdka i mogę ręcznie napisać D1. I te trzecie więzy, niech to będzie D1 dzielone przez 3. Widzą Państwo, że następuje automatyczna zmiana konstrukcji. Wyświetlmy może jeszcze więzy w innej formie. Wyświetlmy je jako nazwa i wyrażenie. Będą Państwo widzieli te równania, które przed chwilą wprowadziłem. Ja mam tu przygotowany już gotowy plik, w którym wprowadziłem znacznie więcej równań. I chciałbym teraz pokazać, jak działa. No Państwo wiedzą, jak to się robi, tak, bo przed chwilą robiliśmy operację definiowania konstrukcji za pomocą układu równań. Ja już to zadanie mam dokończone i teraz mogę ukryć więzy w formie dynamicznej. Dzięki temu widzę tylko jeden wymiar, to są tak naprawdę więzy D1. Gdybym zmienił wartość więzów D1 na przykład na 80, to konstrukcja się zmieni. Widzą Państwo zatem, że mam tak zwany jednoparametrowy typoszereg konstrukcji. Wartość D1 opisuje całkowicie całą konstrukcję. To na sam koniec zastosuję jeszcze tak zwanego menedżera parametrów. Przemieśćmy to trochę może niżej. Widzą Państwo, że tutaj są te równania widoczne. Mogę zdefiniować parametr użytkownika, nazwę go L i niech on ma wartość na przykład 90. I teraz taką wartość parametru L podstawię pod wartość więzów D1. Tu zamiast 80 wpiszę L i widzą Państwo, że w tej chwili, ponieważ L wynosi 90, konstrukcja przyjęła takie wymiary. I niezależnie od liczby więzów, liczby równań opisujących konstrukcję, mam do dyspozycji tylko jeden parametr, który mogę zmieniać z tego poziomu. Bardzo łatwo, na przykład 120 i ostatnia wartość 100. Zadanie zostało wykonane. Pozostało jeszcze tylko pokazać, w jaki sposób można nakładać więzy geometryczne bezpośrednio w trakcie rysowania. Usunę wszystkie obiekty i na warstwie 0 spróbuję narysować płytkę. Włączę tutaj taki magiczny przycisk, który się nazywa Infer, Constraint Infer, czyli tworzenie automatyczne więzów. Jeśli go nie ma na pasku, to tutaj w tym miejscu trzeba by go znaleźć i wprowadzanie więzów jest tutaj, prawda? Ten przycisk jest u mnie włączony. Za pomocą narzędzia linia narysuję poziomy odcinek 160, tak? I ja będę używał dwóch rąk. To jest przykład z podręcznika. Zachęcam Państwa, żeby go odszukać i przerobić w całości, także w wersji nieparametrycznej. 20 do góry, 20 w lewo, teraz 20 pod kątem, 20 do góry i kontynuujmy rysowanie. Nie puszczam myszy, rysuję z użyciem dwóch rąk. Teraz 170, pomylę się oczywiście, jak się pomyliłem, to C, Enter i mogę cofnąć i narysować poprawną wartość 160 i opcja Z jak zamknij powoduje zamknięcie łamanej. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli wyświetlę teraz wszystkie więzy, to powstało już bardzo wiele więzów geometrycznych. Powstały więzy ciągłości w punktach, powstały więzy prostopadłości. Oczywiście konstrukcji jeszcze pozostało bardzo wiele stopni swobody, nawet jeśli unieruchomię ten lewy koniec, to próbując poddawać te konstrukcje jakimś operacjom edycyjnym, widzą Państwo, że tu jeszcze bardzo wiele stopni swobody pozostało do odebrania. Po przerobieniu ćwiczeń, które właśnie Państwu przedstawiłem, gorąco zachęcam do wykonania ćwiczeń uzupełniających do zawartych w tej prezentacji. Ja na Państwa miejscu przerobiłbym wszystkie ćwiczenia z rozdziałów od 43 do 48 mojego najnowszego podręcznika. Znajdą tam Państwo o wiele więcej informacji, w jaki sposób efektywnie tworzyć parametryczny rysunek 2D. A dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo.